W dzisiejszym odcinku przedstawimy sylwetkę Romana Abramowicza. Jak stał się oligarchą? Jaka jest jego rola w reżimie Putina? Czy odgrywa ważną rolę w procesie pokojowym? O tym opowiemy razem z ekspertkami OSW Iwoną Wiśniewską i Marią Domańską. Pierwsze pieniądze Abramowicz zaczął zarabiać pod koniec lat 80. Przyszły oligarcha sprawnie wykorzystywał mechanizmy i patologie towarzyszące prywatyzacji w Rosji. Pierwsze jego biznesy to był jeszcze lata, koniec lat 80., jeszcze przed rozpadem Związku Radzieckiego, tak zwane kooperatywy, spółdzielnie, które powstawały przy różnych zakładach. On akurat zajmował się początkowo produkcją jakichś zabawek dla dzieci z plastiku. Ponieważ mieszkał w Uchcie i tam też i jego rodzina jakieś tam relacje miały, zaczął współpracować z tamtejszą rafinerią i zajmował się obrotem, sprzedażą produktów naftowych. Był pośrednikiem po prostu, więc to były takie pierwsze pieniądze, które zarabiał. Natomiast no, jakby ten główny element to jest wtedy, kiedy zaczął robić już nie miliony, a zaczął zarabiać miliardy, to jest właśnie moment, kiedy poznał Bieryzowskiego i przejął Sibnieft. Kluczowy dla życia Abramowicza moment następuje w 1995 roku, gdy poznaje on Borysa Bieryzowskiego. Bieryzowski był wtedy na etapie tworzenia koncernu Sibnieft i potrzebował kogoś, kto zajmie się tym procesem. Tą osobą stał się właśnie Abramowicz. Wykorzystano tu mechanizm tak zwanej prywatyzacji zastawnej. W szczegółach ten proces i patologie związane z rosyjską prywatyzacją opowiedzieliśmy w filmie o 30 latach Federacji Rosyjskiej. Odnośnik do niego pojawia się w opisie. W tym przypadku w skrócie wyglądało to następująco. Podstawione przez Abramowicza spółki kupiły ponad 50% Sibniefti za 100 milionów dolarów, podczas gdy te aktywa były warte około 2 miliardy 700 milionów dolarów. Oczywiście założenie było takie, że po roku państwo odkupi te udziały za te same pieniądze. Wiadomo było, że budżet państwa jest pusty, więc szansa na to wykupienie nie było. No więc te aktywa zostały w rękach Abramowicza. I to był początek jego takiej błyskotliwej kariery, bo dzięki Bieryzowskiemu on przede wszystkim poznał się z całą wtedy ówczesną elitą polityczną. Abramowicz wszedł do tak zwanej rodziny, czyli grupy osób z najbliższego otoczenia Jelcyna. Na początku on był takim partnerem biznesowym, ale przede wszystkim takim człowiekiem na posyłki. Bywał na daczy córki prezydenta Jelcyna, Tatiany Diaczenko i jej męża, a w pewnym momencie po prostu się z nimi zaprzyjaźnił i ta przyjaźń bardzo owocowała. Kolejna aktywa, to już w 2000 roku, w sektorze aluminiowym. Abramowicz był tak zwanym kasjerem rodziny jelcynowskiej, to znaczy między innymi finansował wydatki córki Jelcyna, jego przyszłego zięcia, finansował kampanię wyborczą Jelcyna. W 99 roku, jeszcze przed tym jak Putin został premierem, na daczy, apartamencie, rezydencji Abramowicza było coś na kształt takiego nieformalnego centrum dowodzenia krajem. Tam bardzo często spotykały się, Roma już był jakby częścią tej rodziny i tej wewnętrznej, tej elity rosyjskiej i często tam oczywiście przebywała właśnie i córka prezydenta, i jej mąż, ale też bardzo często bywał tam Władimir Putin. Abramowicz swoją pozycję zawdzięczał głównie Bieryzowskiemu. Jednak potrafił wejść także w łaski Putina, gdy ten przejął władzę od Jelcyna. Długofalowo z jelcynowskich oligarchów Abramowicz jest jednym z nielicznych, który utrzymał się w elitach do dziś. Miał okazję poznać się z Putinem jeszcze zanim on wszedł w struktury rządowe. Jak rozumiem, zrobił na nim dobre wrażenie, a przede wszystkim nigdy nie próbował wykorzystać tych prywatnych relacji jeszcze z tych okresów, kiedy spotykali się prywatnie, kiedy Putin został już premierem i prezydentem.
to, na co sobie Bierzowski pozwalał, kiedy wręcz publicznie zwracał się do prezydenta Wołodia. Roman Abramowicz nigdy na takie spoufałości się nie decydował. Mam wrażenie, że on jest bardzo dobrym psychologiem, doskonale wie, w jaki sposób się zachować i jak te relacje utrzymać. Jeden z biografów Putina porównał relację Putin-Abramowicz do relacji ojca i ulubionego syna. Więc można by wnioskować, że rzeczywiście Putin mu ufa, Putin go lubi. Też przez to, myślę, Abramowicz utrzymał się w tej elicie szeroko pojętej biznesowej. Swoją lojalność wobec nowej władzy Abramowicz udowodnił w 2003 roku. Bierzowski, dotychczasowy patron kariery Abramowicza, wpadł w konflikt z Putinem. Gdy Putin ostatecznie rozprawił się z Bierzowskim, to właśnie Abramowicz wykupił większość jego majątku, w tym kanał ORT, który wcześniej krytykował Putina za jego działania przy zatonięciu Kurska. To też był taki element, który pokazał, mam wrażenie, że tej już nowej elicie, że to jest człowiek zaufany i lojalny, że można na nim polegać. Abramowicz udowodnił swoją lojalność także przy sprawie Jukosu. Jukos, którego właścicielem był Chodorkowski, chciał się połączyć z zarządzaną przez Abramowicza Sibnieftią. W ten sposób miała powstać wielka firma, która następnie miała wejść w partnerstwo z inną, wielką amerykańską firmą. Tak miał powstać ogromny międzynarodowy holding, współzależny od rosyjskiego kapitału. To oraz ambicje właścicieli Jukosu sprawiły, że Kreml postanowił firmę przejąć. Wtedy Abramowicz lojalnie wycofał się z transakcji połączenia Sibnefti z Jukosem. Jukos musiał oddać Abramowiczowi 3 miliardy dolarów, które od niego wcześniej wziął i część udziałów, i te 70 udziałów Sibniewci, które też przejęli. W ten sposób Abramowicz przyczynił się także do pogrążenia Jukosu. A 2 lata później, po tym jak zaczął się rajd na Jukos, Roma Abramowicz sprzedaje Sibniewc Gazpromowi za 13 miliardów dolarów. I ma prawo te 13 miliardów dolarów zrobić z nimi, co chce. Nikt w Rosji w ówczesnym czasie nie wierzył, że Roman Abramowicz te 13 miliardów rzeczywiście odzyskał. Że po prostu były to pieniądze, którymi musiał się podzielić z rosyjską elitą, tak? No wtedy już putinowską. Nie ma dowodów, natomiast w takim, nie wiem, raporcie Niemcowa, przygotowanym, no to wręcz sugerują, tak? Znaczy nawet nie wręcz sugerują, no próbują dowieść, tak? Że to nie, że te pieniądze to nie były, procent jakiś rzeczywiście na pewno był Romy Abramowicza, ale większość tych pieniędzy po prostu trafiła do, to, bo po prostu to się nie w logikę nie układało, tak? Jeśli z jednej strony nacjonalizujemy za bezcen i rozwalamy największy koncern w Rosji, Jukos, a z drugiej strony drugiemu oligarchowi pozwalamy uzyskać od państwowej spółki 13 miliardów dolarów i jeszcze pozwalamy wywieźć ten kapitał za granicę. W 2000 roku Abramowicz został poproszony o zostanie gubernatorem Czukotki, czyli regionu znajdującego się na północno-wschodnim skraju Rosji. Funkcję sprawował przez 8 lat. Gdy obejmował urząd, budżet okręgu był w fatalnym stanie i nie był w stanie nawet wypłacać emerytur i pensji budżetówce. Roma Abramowicz został wtedy tym gubernatorem i zaczął inwestować rzeczywiście w region. Był tym gubernatorem do 2008 roku, mimo tego, że przez kilkakrotnie ponoć próbował zrezygnować z tego stanowiska, za każdym razem po rozmowie z Władimirem Putinem był przekonany do tego, że jednak jeszcze powinien tam zostać i jeszcze powinien dbać o interesy regionu. Zarejestrował Sibnieft w regionie, bo między innymi jednym z tych warunków tej współpracy było to, że na Czukotce była specjalna strefa ekonomiczna, więc Sibnieft mogła liczyć też na ulgi podatkowe i to rzeczywiście był jeden z takich ważniejszych elementów, ale oprócz tego Roman Abramowicz zainwestował około półtora miliarda dolarów w sam region. Przede wszystkim pierwsza rzecz, którą zrobił, kiedy został gubernatorem, spłacił wszystkie zadłużenia wobec
mieszkańców, społeczeństwa, przede wszystkim ze względu na te zadłużenia wynikające z niepłacenia emerytur i niepłacenia pensji w sferze budżetowej. Więc to był taki pierwszy rzecz i pierwszy taki prawdziwy efekt jego obecności jako gubernatora. Zresztą myślę, że na Czukotce do tej pory chyba wspominają okres, kiedy Roman Abramowicz był gubernatorem, jako jeden z tych najlepszych okresów regionu. W 2003 roku o Abramowiczu robi się bardzo głośno. Kupuje on angielski klub piłkarski Chelsea, z którym odnosi widowiskowe sukcesy. Jest taka wersja, którą zaprezentowała w swojej książce Ludzie Putina Catherine Belton. Ta książka się ukazała w roku 2021, że Abramowicz kupił klub Chelsea na bezpośrednie polecenie Putina, żeby ocieplać wizerunek Rosji za granicą. Abramowicz podał do sądu wydawnictwo, określił tą wersję jako oszczerstwo, że to nie jest tak, że on na polecenie Putina kupował klub Chelsea. Rzeczywiście ocieplił de facto, niezależnie od tego, co stało, co było przyczyną kupna, ale ocieplił wizerunek Rosji, podniósł tak naprawdę z ruin klub Chelsea. Ten klub był podupadły mocno i dzięki inwestycjom Abramowicza bardzo szybko zaczął osiągać sukcesy. Ale to nie tylko jest wybielanie wizerunku własnego czy rosyjskiego poprzez sport, dlatego że Abramowicz jest znanym filantropem. Abramowicz bardzo duże środki zainwestował nie tylko w sport, a przy okazji, jeżeli mówimy o sporcie, to nie jest tylko Chelsea. Abramowicz między innymi inwestował też w budowę boisk piłkarskich dla dzieciaków w Rosji. Inwestował nawet w taki projekt integracji dzieci izraelskich i palestyńskich właśnie dzięki wspólnej grze w piłkę nożną. Inwestuje w kulturę. To jest współzałożyciel i wieloletni sponsor na przykład Centrum Sztuki Współczesnej Garaż w Moskwie, ale inwestuje też na całym świecie w kulturę żydowską, w ogóle wspiera bardzo diasporę żydowską, gminy żydowskie, inwestuje ogromne środki w walkę z antysemityzmem, w upamiętnianie ofiar Holokaustu. To przede wszystkim Chelsea spowodowało, że stał się najbardziej rozpoznawalnym rosyjskim biznesmenem na świecie. Te pieniądze, które miał, nie wiem, które miał za Sibniew czy za Rusał, no one nie robiły z niego takiej postaci. Natomiast to, że stał się właścicielem Chelsea i przede wszystkim inwestował w ten klub i spowodował, że ten klub z zadłużonego w tym 2003 roku klubu stał się też i mistrzem Ligi Mistrzów. A przede wszystkim dzięki temu, że był prezesem Chelsea, właścicielem Chelsea, to też otwierało mu drzwi do wielu gabinetów i możliwości spotkań z wieloma ludźmi na świecie. On jest biznesmenem. On nie wchodzi w politykę, nie wchodził w politykę. Raczej wykorzystywał sytuacje, które się aktualnie, dostosowywał się do sytuacji, która się aktualnie pojawiła, tak jak dostosował się do tego, co działo się w 90-tych latach w Rosji. Potem dostosował się do modelu putinowskiego. I potrafił wykorzystać to w swojej karierze biznesowej. On przede wszystkim, mam wrażenie, jest takim takim skoncentrowanym na biznesie człowiekiem, który jak już zarobił poważne pieniądze, miał też potrzebę te pieniądze wydawać i wydawać również na cele, które ludziom, tak jak w przypadku Czukotki, tak? Oczywiście, że nie mógł powiedzieć, że nie mógł odmówić prezydentowi i musiał być gubernatorem, ale to, żeby inwestować aż takie pieniądze w region, no to już była jego dobra wola, tak? I myślę, że znowu takie myślenie biznesowe, projektowe, tak? No skoro już tu jesteśmy, no to zróbmy coś z tego, tak? Z jednej strony, okej, jesteśmy w stanie zarobić na tych ulgach podatkowych, więc to nie jest tak, że to są to zupełnie stracone pieniądze. W związku z tym, to też są takie elementy, które pokazują jakby tą dwuwymiarowość tego człowieka. Od kilku tygodni głośno jest o roli pośrednika, jaką miał podjąć Abramowicz w rozmowach między Rosją a Ukrainą. Głównie prawdopodobnie chodzi po prostu o to, że chce ratować resztki swojego imperium biznesowego, dlatego że Abramowicz został objęty sankcjami unijnymi i brytyjskimi.
Jest też ciekawa wersja, dlaczego nie amerykańskimi. Podobno prezydent Zełenski poprosił Amerykanów, żeby nie obejmowali Abramowicza sankcjami, licząc właśnie na jego pośrednictwo w takiej no, zaocznej rozmowie z Putinem, bo wiemy, że Putin nie chce z Zełenskim rozmawiać. Podobno Abramowicz przekazywał Putinowi odręczny list od Zełenskiego w pierwszym okresie wojny. Nie wiadomo tak naprawdę, jaki jest status Abramowicza w tych rozmowach, dlatego że to nie jest oficjalny członek delegacji. Jednocześnie rzecznik Kremla Pieskow stwierdził, że Kreml zaakceptował jego udział w tych rozmowach. Wiemy, że rzeczywiście Abramowicz często podróżuje między Białorusią, Turcją, Kijowem, Moskwą i próbuje jakoś wesprzeć te rozmowy pokojowe, natomiast szanse są niewielkie, dlatego że znowu według dostępnych informacji Putin w tym momencie rozmawia już tylko z trzema osobami. To jest Mikołaj Patruszew, sekretarz Rady Bezpieczeństwa, to jest minister obrony Szojgu i szef sztabu generalnego Gerasimow i nie słucha już żadnych innych głosów poza głosami jastrzębi czy głosami wojskowych, skupiając się wyłącznie na postępach działań militarnych. W kontekście trwających negocjacji pojawiły się informacje, że Roman Abramowicz miał być otruty. To jest bardzo dziwna sprawa i też nie mamy oczywiście wiarygodnych, jednoznacznych informacji na ten temat. Z dostępnych informacji wynika, że coś rzeczywiście podobno było. Eksperci Bellingcata próbowali prowadzić śledztwa, ale okazało się, że zbyt wiele czasu upłynęło od momentu rzekomego otrucia do momentu, kiedy mogli zebrać informacje. Jest taka wersja, że okołokremlowscy jastrzębie, którym nie zależy na postępie rozmów pokojowych, wysłali sygnał ostrzegawczy do Abramowicza, żeby się za bardzo nie mieszał w relacje Moskwa-Kijów. Natomiast ta wersja sugeruje, że Abramowicz miałby potencjalnie przynajmniej wpływ jakiś na decyzję Putina, w co ja nie wierzę. Też ciekawe jest to, że i Kijów zdezawuował te informacje o otruciu, i Amerykanie sceptycznie się do nich odnieśli, ale jest też konspirologiczna wersja, że to było specjalnie zrobione, dlatego że gdyby uznać, że rzeczywiście była taka próba otrucia, to Amerykanie musieliby jakoś zareagować na użycie przez Rosję broni chemicznej na Ukrainie, a to byłoby niewygodne politycznie. Natomiast też istotne jest to, że według wszelkich dostępnych informacji, jeżeli taka próba miała miejsce, to na pewno nie miała to być próba śmiertelna, miało to być tylko lekkie otrucie właśnie w celu wysłania sygnału ostrzegawczego. Więcej o wspomnianych tu procesach prywatyzacji w Rosji w godzinnym filmie dokumentalnym na temat 30 lat Federacji Rosyjskiej. Zapraszamy do subskrybowania tego kanału, kolejne materiały już wkrótce.